Mamy tutaj dwa baseniki. Powiedz coś, Brygitko, na ten temat. No ty to ładniej mówisz. Już wlaliśmy tutaj przynajmniej ze 100 litrów zimnej wody. Dalej nie parzy nóżka. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak oni to robią, że wchodzą do tej wody. Nie dolewają. Po prostu jest tam mistrzostwo świata, ta woda ma, nie wiem, 60 stopni. Tutaj właśnie pokazywaliśmy wam bańkę generalską, tu jesteśmy w oficerskiej, czyli jakby troszkę gorszej, ale woda jest chyba cieplejsza. Jest tutaj też prysznic z zimną wodą, z ciepłą wodą. Mój te bańki, które... A tu się non-stop leje świeża woda. Świeża woda to w ogóle... Tu się leje, taka jak suma ze źródła. Wrzątek. Nie jestem w stanie ręki zachować. A to wszystko jedna godzina za 3,50 od osoby. Złotych polskich. Nie dolarów, nie 50, euro. 50 rubli. 50 rubli. No niesamowite, że można właśnie tak kąpać się w takiej naprawdę naturalnej wodzie. Patrzę tutaj troszkę przy człowieka przyrobione. Natomiast jest susiarka, więc wszystko wyszle, więc nie ma problemu. Dezynfekuje się wszystko pięknie. Zresztą nawet jak czuję, to jest lekko słone, więc nie ma jakiegoś problemu. No jest tu bardzo dużo pary i dlatego jest taki zamglony obiektyw. A wszystko śmierdzi jajkami, wszystko naprawdę porządnie śmierdzi. Woda jest naprawdę wysokiej klasy mineralnej. Do tego jeszcze ten istocznik jest radonowy. Kamień, nie, w prysznicu jest radonowa. Woda jest zimna. Dobrze, w prysznicu, który jest tutaj, na terenie tego tutaj no jak to powiedzieć? Tej wanny. Są tu dwa różne istoczniki. Jeden jest tam wewnątrz. Gorący, siarkowy i zimny, radonowy. I tutaj jest prysznic z zimnym, radonowym. My to mieszamy. My to teraz próbujemy wlać właśnie ten zimny, radonowy tutaj, żebyśmy mogli tam wejść. Bo na razie nam się nie udaje. Do zobaczonka.